Siemano widzowie, słuchajcie, wpadłem na genialny pomysł. Jak doskonale wiecie, Akinator podobno zna wszystkie osoby dosłownie na tej planecie. No i ja wpadłem na pomysł, żeby sprawdzić rzecz, która może być dla was dziwna na początku, może być dla was nietypowa, ale słuchajcie, skoro Akinator tak naprawdę, jeżeli znałby X-a bądź Y spalionowa, to byłaby szansa, widzowie, że możliwe też zna ich tożsamość i dowiedzielibyśmy się na 100%, bez na razie jechania jeszcze na ten adres od X-a, już jego prawdziwą twarz i nie musieli chcielibyśmy tak naprawdę robić tego całego cyrku, po prostu zbanowalibyśmy osobę, która jest za tym odpowiedzialna. Zostawcie łapkę, bo dzisiejsze śledztwo, oj, naprawdę nie potrwa krótko. Mam nadzieję, że wam się spodoba, a wy też wpadnijcie na moje inne kanały, bo na game się dzisiaj, no to kurde, kupiłem kilka nowych zwierzaków na Kidowice. Wpadajcie też na kidowice.pl, bo będziecie mogli tam grać. Dzisiaj na przykład nagrałem świetny odcinek z widzami, który zobaczycie jutro, ale to nieważne. Zobaczycie sobie jutro, co was omija, gdy nie gracie na kidowicach.pl. A ja w tym momencie przechodzę do tego Aladyna, który jest sobie tutaj niewidoczny. W sensie, no, lata sobie nad tym napisem, kurczę. No, nie wiem, ma takiego wąsa. Zagrajmy po prostu, zagrajmy, bo nie ma co go opisywać. To po prostu trzeba mu zadać kilka pytań. Nie wiem, dlaczego wyświetla się ta reklama. No, co za złodzieje, spadaj, nie chcę tego oglądać. Dobra, czy twoja postać jest dziewczyną? Zacznijmy najpierw od X-a, czyli on jest prawdopodobnie facetem. A więc zaznaczamy oczywiście odpowiedź nie. Czy twoja postać jest youtuberem? Nie, to nie jest youtuber. Czy twoja postać istnieje naprawdę? Tak, naprawdę. Czy twoja postać mówi w tym samym języku co ty? Tak. Czy twoja postać zna cię osobiście? No, odpowiadamy jak widz, czyli nie, no bo to trzeba jednak tak patrzeć. Czy twoja postać ma konto na Instagramie? Nie posiada konta na Instagramie. Czy twoja postać ciągle żyje? Oczywiście, że tak. Czy twoja postać jest alkoholikiem? Widzowie, no błagam, czy wy wyobrażacie sobie, że X wali kurde piwo? No nie, no oczywiście, że nie, no szanujmy się, no oczywiście, że nie. Czy twoja postać jest politykiem? A nie wiem, ludziom odbija palma od tych wyborów, no przysięgam, widzowie, no przecież oczywiście, że nie, no błagam. Czy twoja postać jest związana ze sportem? Słuchajcie, przeanalizujmy to. X, nigdy w życiu nie widziałem X-a, żeby gdzieś biegł, żeby, nie wiem, miał dobrą kondycję, on tylko potrafi latać, tepać się, ma game moda, więc nie ma nic związanego ze sportem, ma raczej coś związanego z oszukiwaniem, jak już. Czy twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? No to jest pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, no bo ja nie wiem, ile on ma lat, więc no... Jakbym miał na to odpowiedzieć? Ja w ogóle wydaje mi się, że i tak ten Akinator podsłuchuje, kurde. Czy twoja postać nosi buty? Nie, no nie, no chyba nie. Czy twoja postać jest dżinem? W sensie w prawdziwym życiu tam były jakieś buty, ale chyba nie. Czy twoja postać jest dżinem? Nie, to nie jesteś ty. Twoja postać ma związek z Wojanowicami. No, już tutaj widzę, że uderzamy w tego Minecrafta. O Jezus, musiałem widzieć ziewność. Dobra, w każdym razie zaznaczamy nie. Czy twoja postać chodzi na dwóch nogach? Tak. A bardziej lata. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Czy ty uderzasz powoli do mnie? Żyżaba? No, nie o to chodzi, wariacie, nie. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie wiem. Czy twoja postać jest zła? No i w końcu przechodzimy do kluczowego momentu. Oczywiście, że tak. Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? Oczywiście, że tak. Czy twoja postać ma coś zielonego? On tutaj pije chyba lekko w jakąś zieloną postać, która jest... Może, że o mnie mu chodzi, że ja jestem zły? No nie, no nie. Czy twoja postać gra w serialu Turbulencje? No, powiem szczerze, że panie Akinatorze, jestem coraz bardziej zawiedziony pańską postawą. Nie. Twoja postać jest biała. Tak. Mago! Mago, znago, widzowie, znago, czyli poznamy jego tożsamość, bo to nie da się już tutaj tego zwalić. No, to będzie X. Potrafi się teleportować, no patrzcie, on wie wszystko. On wie dosłownie wszystko, widzowie, to jest na 100% X. On już wie, on X spalionowa. Ale dlaczego nie ma zdjęcia? Kurde, myślałem, że znasz jego tożsamość, no kurde, Akinator, to jest nas wszystkich. Biała postać... Czerwonymi X-ami zamiast oczu. Tak, to ta postać. 97 razy tylko. Nie. Jak mało. X spalionowa. Nie wierzę w to. Dobra, ale sprawdźmy, widzowie, czy zna Y. Bo to wiecie, jeszcze nie jest stracone. Jeszcze naprawdę to nie jest stracone. Jesteśmy jeszcze w stanie znaleźć dzisiaj tożsamość X-a, ale że w ogóle Akinator zna X-a, ale no nie podał jego twarzy. Kurde, może on go kryje. Może to jest jego kolega i specjalnie tej twarzy nie podał. To jest też jakiś, kurde, wariat z wąsem, trzeba go prześwietlić. Twoja postać jest związana z Minecraftem? Yes. Czy jest youtuberem? No. Czy twoja postać ma ręce? Oczywiście, że tak. Czy twoja postać została usunięta z gry? Nie, no gdzie? Czy twoja postać jest czarna? No, on już wie. No, ale patrzcie, nawet minutę to nie trwa, on już wie.
Twoja postać ma związek z Wojanowicami. Nie wiem, czy Y kiedykolwiek miałaby być na Wojanowicach. Chyba nie. Więc dam nie. Czy twoja postać jest w partii kropka nowoczesna? Nie wiem, co to znaczy partia kropka nowoczesna. Wydaje mi się, że to jest znowu jakieś gadanie polityczne, więc oczywiście odpowiadam, że nie. Czy twoja postać jest związana z klubem FC Barcelona? Tylko Real Madrid. Hala Madrid! Nie no, żartuję. Ja lubię po prostu Real Madrid, ale nie mam nic do fanów FC Barcelony. Ale niestety Palionka, z tego co ja wiem, a sorry, Y, tak? No to tak to chyba to, tego szukamy. Nie. Czy twoja postać ma kontrowersyjny wizerunek? Boże, ja nie wiem, czy tak można nazwać w ogóle Y. Patrzcie, on wie. Nie no to, ja jestem w szoku. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam mówić, widzowie. On już wie. Potrafi latać. Nie, ona nie potrafi chyba. Czy potrafi? Nie ma skrzydeł. Tak, chodzi na dwóch nogach. Żyje w twoim kraju? Nie wiem. Jest kobietą. Tak. Czy twoja postać była kiedyś w twoim domu? Nie, w moim nie. Czy twoja postać gra w GTA 5? Skąd ja mam to wiedzieć? Czy twoja postać ma znanych rodziców? Nie. Czy twoja postać potrafi stać się niewidzialna? Nie, chyba nie wiem. Czy twoja postać ma dwoje oczu? Tak. Czy twoja postać jest dziewczyną? Pytasz ziomuś o to samo drugi raz i drugi raz ci odpowiem, że tak. Czy twoja postać ma niebieskie oczy? Pytałeś już się o fioletowe oczy. Dlaczego stopiliśmy z tego tropu? No przecież już to mieliśmy. Onka? Nie! Jaka onka? Czy twoja postać nie ma rąk? Nie, ma ręce. Czy twoja postać jest zła? Nie jest zła tak naprawdę. Albo dobra, dajmy, że nie wiem, bo... Czy twoja postać umarła kiedyś w filmie? Nie, no co ty kurde, no daj mi już tą Y, no na pewno. Czy twoja postać ma kwadratową głowę? Tak jest. Czy twoja postać kiedykolwiek miała fioletowe włosy? To jest podchwytliwe. Palionka miała różowe włosy. Dajemy, że nie wiem. Czy twoja postać nosi ubranie? Nie. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Czy twoja postać gra w Shadowhunters? Co to kurde jest za pytanie? Czy twoja postać ma długie ręce? Nie. Czy twoja postać rządzi... Nie, no widzowie, on nie wie, no. Nie jest wysoka, nie jest mężczyzną. Jest rodzaju chyba żeńskiego. Chodzi o kobietę, tak? Że jest kobietą. Czy twoja postać jest czarodziejem? Nie. Twoja postać jest różowa? Nie. Nie walczy mieczem, nie ma głowy zwierzęcia i tak pochodzi z Polski chyba. No jest człowiekiem. Nie jest graczem. Nie ma dziecka. Ma dziecko. Czy twoja postać jest prawdziwa? Tak. Nie znam mnie osobiście, bo jestem widzem. Nie gra w żadnej Walencji. Jest mamą jednego z youtuberów? Nie. Emilia Wojtyła, matka Jana Pawła II? No co? No nie. Jezus. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? Nie, no już wiedzieliśmy, że już kurde były różowe te włosy. Czemu stopiliśmy z tego tropu? Czy twoją postać można znaleźć w telewizji? Nie. Jest znana, nie jest znana. Nie ma znanego syna. Ma dzieci. Nie mieszka w willi. Tak, stała się znana dzięki internetowi. Ma dziecko ze sławną osobą? Nie. Czy jest znana dzięki YouTube? Tak. Czy gra w Minecraft? Tak, już dobra, nie tworzy. Czy twoja postać kiedykolwiek stworzyła serię Let's Play? Nie. Czy twoja postać ma czarne włosy? Nie ma w ogóle. Czy twoja postać jest związana z ukniem? Nie. Nie wiem, czy używa kilofa. Miała chłopaka, więc nie wiem. Ma syna, tak. Nie jest związana z GTA. Nie kręci filmików. Kurde, dajmy, że tak. Czy twoja postać jest... Nie. No, no teraz nie ma. No nie ma. Nie. Dobra. No dałże Palionka. No dobra. Dałże Palionka, więc niby to mamy, tak? No to jest niby Y, więc dajmy, że tak, no. 10 tysięcy razy w grze była i miałeś taki problem? No ja wiem, że ja nie odpowiadałem zgodnie z prawdą często, no bo dawałem, że na przykład... No dobra, okej. 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 Dobra, a spróbujmy jeszcze znaleźć jak najszybciej mnie na przykład. No ja sobie muszę podbić jego, no zobaczmy jak jestem szybko. Tak, nagrywam na YouTubie, nie noszę damskich ubrań. Chyba. Czy twoja postać jest dzieckiem? Nie, jestem już dorosły. Nie jestem na Wojanowicach, co? Czy twoja postać ma polskie imię? Tak. Czy twoja postać nosi okulary? O tak. O tak. Nie, skąd to czy... Jest zielona, jest żabą. A lubi żabą, ajajaj, jeszcze jak? 26 tysięcy razy. No to jest po prostu, kochani, wynik. A ile ma Paweł, taki Paweł? Nie nosi, kręci. Speedrunujemy, tak? Nie. 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 Tak. Nie. Nie. Tak. Nie. 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 Tak! No na pewno nosi! Nie jest pomarańczowy!
Związek z jajkami? Nie. Ma polskie. Nie, jak ma ciężko z Pawłem, ej, co jest? Czy pali ona tak ciężko? Nie, nie, nie chodzi o Wojtka, nie. Nie, no co wy? No jak niebieskie, no, no tak. 500 tysięcy razy? Co to za potęga? Dobra, widzowie, no tak. Akinator prawdopodobnie jest szpiegiem X-a, to jest mój werdykt, ponieważ nie powiedział nam jak i nie dał zdjęcia X-a, u wszystkich innych osób były zdjęcia. Wydaje mi się, że jest szpiegiem. No ja żartuję, widzowie, no co ten kurde bus może wiedzieć? No on nie wie nic, czemu mi się tu w ogóle wyświetlają perfumy? Jestem perfumoholikiem, dobra, w każdym razie widzowie. No niestety, nie zna albo dobrze się kryje.